Wspomniałem tutaj to słowo natrąd, tessera, to ono różnie jest tłumaczone. Znaczy, definicja jest taka, że głównie chodzi tutaj o chorobę ducha wewnętrzną, o grzech, który się, tak to jest definiowane to słowo hebrajskie, jako uzewnętrznienie później na ciele. I jeżeli pójdziemy tym tropem, to ta kwarantanna zaczyna nabierać trochę sensu. W sensie takim, że taką osobę, która ma podejrzenie, bo tutaj, jeżeli tutaj czytaliśmy, jeżeli ten trąd jest już taki zestarzały, gdzieś to był 11 werset, No właśnie, gdzie jest no. zestarzały trąd na skórze, kapłan od razu go uznaje za nieczystego, czyli to już jest Tak stadium rozwinięte rozwinięte. już. Natomiast jeżeli są początki, czyli widzimy, że jeżeli się zestarzał trąd, czyli człowiek, który to miał, nic z tym nie robił, wstydził się, nie wiem, mówię, to postrzegane było jako objaw choroby duchowej. Ten przykład Miriam, tak? Miriam, czyli siostry Mojżesza, gdzie zaczęła się buntować przeciwko Mojżeszowi z Aaronem i tutaj ją dotknął No ten. tu nie chodziło o buntowanie, tylko chodziło o pychę. No tak, no ale pewnego rodzaju bunt. I tutaj ją dotyka trąd, ten właśnie duchowy. Z ducha, tak, wynikający. I jakby to jest taką pierwszą wykładnią tej choroby. Właśnie to jest ciekawe, bo trąd generalnie to nie jest choroba skóry, tylko choroba nerwów. Jest bolesne i to jest poważna ingerencja w ciało. Może to, co się przytrafiło Miriam, miało na celu jej tam uaktywnić też te synapsy odpowiednio. Czyli przewodnictwo, no jak wiadomo, mamy różne układy nerwowe, różnego rodzaju, pełniące różne funkcje w organizmie i zważywszy na to, że to akurat trądem ją Bóg doświadczył, mogło mieć wpływ na zmianę jej myślenia i zmianę jej podejścia. I docenienia jednocześnie po tej siedmiodniowej traumie bolesnej, bo to na pewno się wiązało z bólem. Właśnie mogło to wpłynąć na inną pracę tych układów, no powiem ogólnie układu nerwowego, tak? Też Bo to, co myślimy, co czujemy, to nie jest coś takiego, na co nie ma wpływu jakby to powiedzieć, fizyczna nasza część, czyli nasze podejście, nasze myśli, nasze ustosunkowanie się związane jest też z pracą i całego ciała. Bo też jest taki przykład znaku, tak? Po czym Mojżesz pyta, po czym poznałem, że ty mnie przysłałeś? No to włóż rękę w zanadrze i wyjął, miał pokrytą dłoń trądem, Tak. czyli białą miał. Czyli też to pokazuje, że Bóg może ma taki wskaźnik dla człowieka, że jego duch choruje i to ciało pokazuje, Uwidacznia się uwidacznia. na Tak. ciele, tak, i odwrotnie. Dlatego tutaj właśnie zwróciłem uwagę na ten, we wszystkich przypadkach choroby człowieka jest to odosobnienie przez 7 dni. I to odosobnienie, które później po tych 7 dniach pokazuje, czy ten trąd ustąpił, czy się rozwinął dalej.
I są różne interpretacje tego czasu, co ono oznacza. Natomiast biorąc pod uwagę głębokość tej choroby, skąd ona się wywodzi, można powiedzieć, że to odosobnienie jest pewnego rodzaju czasem, aby dana osoba, gdzie jej się coś zaczęło robić na skórze, tak powiem już ogólnikowo, ma 7 dni, aby się odosobnić i przyjść do Stwórcy w pokorze, bo to jest znak, że coś w niej jest nie tak. I spójrzmy dzisiaj na to, gdzie się robią różne rzeczy ludziom na skórach, w różnych miejscach, że może dobrym sposobem jest właśnie ta pokuta, przyjście do Stwórcy, powrócenie, za stanowienie się, zatrzymanie się w swoim sposobie myślenia, w swoim sposobie postrzegania się, samego siebie, jak się postrzega, wiadomo, człowiek sam siebie lubi wywyższać i dominować i różne tego typu rzeczy, że może coś było w naszym życiu nie takiego, jak potrzeba i jest to choroba ducha, które ciało emanuje na zewnątrz. Tylko dzisiejszy świat, tak jak mówiłem wcześniej, od razu ludzie biegną do kapłana medycznego i tam szukają ratunku. Warto się nad tym zastanowić. Nie tylko trądu dotyczy, każda choroba dotyczy też ducha. To jest no, każda jedna, tak? Tak, tylko ale... że taka medycyna akademicka zachodnia tego nie uczy. Mhm. Tak, tylko ja tu chcę powiedzieć, że może warto się zastanowić nad takim sposobem rozwiązywania spraw dotyczących różnych chorób na skórze. O tym chcę powiedzieć. Nie wiem, bo no, kiedyś miałem, ale na palcach, tak, to dawne czasy, jakieś takie wypryski, ale to były takie swędzące wodne, tak, nie było jakichś tam takich kolorystyki jakiejś. Ale też jak poszedłem do dermatologa, to było po prostu sprawdzanie, co zadziała. Nikt i tak generalnie nie wie, co jest. Ale to dawne czasy. Można by też powiedzieć takim z innej strony, że jeżeli nie mamy nic na skórze, to można powiedzieć, że jest z nami prawie w porządku, tak? Nie no, trąd to była, no teraz po znalezieniu różnych antybiotyków jest, można nad nią zapanować, ale też niełatwo. Ale trąd zawsze towarzyszył, bo wszystkie kultury te starożytne, w każdej się jakby są wzmianki o takiej chorobie i sposobach leczenia. Choroba straszna, oczywiście są różne odmiany, która ingeruje i w nerwy, i w kościec, i powoduje straszliwe spustoszenie w organizmie. No tak, chciałem powiedzieć, że gdy słuchamy prawdy kuistego, tak, to Jeszua torą naszą jest, tak jak w piosence było dzisiaj, to wchodzimy pod skrzydła Stwórcy, tak? Czyli można domniemywać, spodziewać się, że nic takiego nie wystąpi. Miriam, siostra Mojżesza, no można powiedzieć, była w tym narodzie wybranym. Też mamy, że śpiewała ładnie, ładny głos miała, tak?
i wychwalała Stwórcę, a jej się przydarzyło coś takiego. Czyli to też pokazuje, że takie, bym powiedział, zdarzenia są zastanawiające. Jakby jednym ze znaków, tak? Ze znaków, które pokazują, którą drogą idziemy. Przeczytajmy sobie właśnie o tych znakach powtórzonego prawa, 7 rozdział, bo to jest istotne, jak podejść, czy tak jak powiedziałaś, ludzie od razu biegną do kapłanów medycznych, czy jak coś tam się dzieje złego w otoczeniu, to sobie zaradzają w różny sposób techniczny, różną technologią, sposobami i tego typu rzeczy. Natomiast w Biblii czytamy zupełnie innego rodzaju postępowania. Zupełnie odwrotne. Wręcz w dzisiejszym świecie byśmy powiedzieli, że naiwne lub nieodpowiedzialne. Tak też niektórzy powiadają, że to jest nieodpowiedzialne. I tu czytamy w 7 rozdziale powtórzonego prawa od 12. Tam jest dużo tego, ale tak jakby takie tutaj sedno tego, o czym mówimy. Jeżeli będziecie słuchać tych nakazów, jeżeli będziecie strzec ich i wypełniać je. Tu mamy warunek, tak? Określone działania. Twój Bóg Jahwe, przyczyna dochować ci Izraelu przymierza i łaskawość, które poprzysiąg twoim ojcom. Będzie cię miłował, pobłogosławi ci i rozmnoży cię. Zobaczmy. Bóg, Stwórca Jahwe, dochowa ci przymierza przez błogosławieństwo, rozmnażanie, bo to błogosławieństwo też jest w tym, on jest Bogiem żywym, czyli wszystko, co daje życie, on daje, ale jeżeli będzie słuchać tych nakazów, jeżeli będzie strzec ich i wypełniać je, tak? Czyli jeżeli ktoś uważa, że słucha tych nakazów, strzeże je tak, jak Bóg daje, to jednym ze znaków tego będzie chociażby, że nic mu się na skórze nie zdarzy. 13. werset. Będziecie miłował, błogosławić ci rozmnoży, błogosławi twoje potomstwo i owoc twojej ziemi, twoje zboże, moszcz i oliwę, przyrost twojego bydła i trzody na ziemi, którą przysiąg twoim ojcom dać tobie. Będziesz miał obfitsze błogosławieństwo niż wszystkie inne narody. Obfitsze. Nie będziesz miał pośród siebie niepłodnego mężczyzny, niepłodnej kobiety czy zwierzęcia pośród twojego bydła. Zobaczmy. To jest błogosławieństwo. 15. Jahwe oddali też od ciebie wszelką chorobę, nie pozwoli, bo dotknęły cię te wszystkie dotkliwe zarazy egipskie, które znasz, lecz ześlę je na wszystkich twoich nieprzyjaciół. Można by powiedzieć, no współczesna medycyna powiedziała, no to naiwne jest. Choroby zawsze były, będą i każdego będą dotykać. No zgadza się, ale tu mamy pewne wytyczne. Jeżeli chcemy słuchać Jeszua, jeżeli chcemy wykonywać Torę wiekuistego, no to powinniśmy też się spodziewać, mieć to na uwadze, że takie i takie skutki będą tego, czyli to błogosławieństwo i to życie, tak? Jeżeli coś się wydarza w naszym życiu, w otoczeniu, to jest to moment, 7 dni kwarantanny, że tak powiem, na zastanowienie się. Może spróbować jakiegoś postu w tym zakresie. Wiadomo już dzisiaj, że ograniczenie jedzenia po 2 dobach, tak, już zaczyna otwierać pewne szersze spojrzenie na różne sprawy. Mózg zaczyna inaczej pracować, nie jest obciążony fizjologią organizmu poprzez trawienie i z tym związane czynności. I zaczyna człowiek, nie mówię tutaj o niepiciu, tylko mówię o niejedzeniu, o piciu wody. Bo dzisiaj to też można źle pojmować, trzeba dokładnie mówić. O piciu wody i
Może to jest czas 7 dni na zastanowienie się, a nie od razu biec, bo mam ubezpieczenie, o, pójdę do lekarza, lekarz mi coś da. Zapominasz o prozie życia i zwolnieniu lekarskim. No to jest inna rzecz. No, na te 7 dni można by sobie wziąć to zwolnienie, tak? Wtedy jakby w tym sensie, w tym znaczeniu, tak? Jeżeli ktoś tam, no, może jakiś prac mocno fizycznych nie wykonuje, to ten post, może taki półpost, nie wiem, no ale te 7 dni na zatrzymanie się, tak? Chodzi mi o to, żeby pójść tą drogą najpierw w danej chorobie. Zresztą w każdej chorobie mi się wydaje, że to jest dobry sposób. W każdym razie ten trąd to opisany jest dziwnym tym trądem, czyli carat, bo on występuje na różnych innych rzeczach, czy na przedmiotach, materiałach, czy budynkach. I podobna jest tutaj sposób, czyli też jest te przedmioty taką kwarantanną obejmowane. Jak jest to trąd, no to ten przedmiot jest spalony w ogniu, zniszczony. Człowiek ma być odosobniony całkowicie i mało tego, tak jak tutaj czytaliśmy, ma ostrzegać innych przed sobą, czyli jeżeli zobaczy jakiegoś człowieka w pobliżu, ma wołać nieczysty. Nieczysty, nieczysty. Tak, żeby tamten usłyszał, też trzeba to powiedzieć. Ma mieć rozpuszczone włosy, czyli ma być w nieładzie. Żeby go można było rozpoznać łatwiej. Też właśnie z daleka, że można było go rozpoznać, taką osobę. Też wiemy, że takie osoby miały trudne życie, bo no musiały same się wyżywić, tak, na pustkowiach często. Może tam jak mieli jakieś rodziny, to te rodziny zostawiały gdzieś pożywienie w jakimś miejscu, ale wiemy, że to jest postrzegane było, ten trąd, jako kara Boga, tak? No generalnie wszystkie choroby, w tym trąd, atakują osoby, które są osłabione. Mają mniejsze siły odporne, odpornościowe, tak? Nie, organizm nie jest w stanie bronić się. To samo dotyczy chociażby trądzika różowatego, który często ma podłoże związane z zakażeniem roztoczem. Roztoczem, który normalnie żyje na skórze, ale w określonych przypadkach osłabionego organizmu, na przykład co może wynikać z silnego stresu, z jakiegoś zamartwiania się, no z różnych przyczyn, organizm jest osłabiony, wtedy on nadmiernie się rozmnaża. I podobna sytuacja może być w przypadku innych chorób i w przypadku trądu. Jeżeli organizm jest słaby, to przy spotkaniu z taką bakterią, która rozpoczyna spustoszenie trądu w ciele, no nie jest w stanie sobie poradzić. I teraz tak, rozważanie takie, tutaj mówię dlatego o tym, że właśnie przyczyna tego osłabienia może być związana z naszą jakąś nieprawością, no, z jakimś naszym postępowaniem, które trzeba by było poprawić. Tym bardziej, że tu mamy, żeby udał się do kapłana, a nie do medyka, tak? No nie to ma medyk za... za... Ale no wtedy, nie, jeżeli postawimy się wśród tego narodu na pustyni, który miał wejść do ziemi obiecanej,
to nie było czegoś takiego jak lekarz. Właśnie kapłan miał pełnić funkcję również medyka. Dlaczego? Zastanówmy się dlaczego. Bo nasze choroby właśnie są związane z chorobą też ducha. I jedno z drugim się wiąże, a nas dzisiaj współcześnie o tym nie informują, nie mówią, jaki to ma związek. Jeżeli będziemy mieli nasze bolączki duchowe wyprowadzone, rozwiązane, to ciało będzie zupełnie inaczej funkcjonować. Zgadzam się, bo już do tego doszliśmy, tak, no, że to tak powinno funkcjonować. Jeżeli do tego dołożymy zatrute jedzenie współczesne, to mamy obraz tragicznej sytuacji współczesnych ludzi, którzy wcale nie są lepsi, w lepszej sytuacji niż kilkaset lat temu ludzie. No bo tak jak powiedziałaś, zobaczmy, jeżeli ufamy dzisiaj sobie, swoim poglądom lub poglądom religijnych przywódców, że dzisiaj można wszystko jeść, tak? Wszystko już dzisiaj czyste, tam interpretacje, że wizja Piotra, płachta, jedz i naiwne interpretacje, no to taki człowiek ufa człowiekowi, czyli nie stwórcy, ufa człowiekowi i teraz wszystko, co człowiek, czyli je, zatruwa jego fizycznie, zatruwa jego ducha i później wychodzą różne inne czynniki, czyli cały czas jest kółko, czy człowiek polega na człowieku, później znowu na człowieku, bo idzie do lekarza i go chce, żeby go leczył z tego, z nadciśnienia, z cukrzycy i z tego typu innych rzeczy i cały czas jest kółko, a mówi, że jest duchowy. Cały czas jest kółko się obraca wokół spraw, spraw ciała. Masz rację, mówisz kółko. Ja bym powiedziała sprzężenie zwrotne. No tak, no zamyka się to kółko. Które są przepisywane w takich sytuacjach, mają bardzo nieobojętny wpływ na ciało takiego chorego, poza tą daną chorobą, czyli skutki uboczne, krótko mówiąc. I klient przychodzi później do lekarza po raz kolejny z powodu tych skutków ubocznych. Ile osób ma wiedzę taką prozaiczną, chociażby ile czasu trzeba się leczyć po organizm, ile czasu się odbudowuje, źle powiedziałam może, odbudowuje florę bakteryjną, inne sprawy, po jednej kuracji antybiotykowej do 5 lat. Poważna sprawa się robi. Poważna sprawa się robi. I okazuje się, że dzisiaj rodzice mając małe dzieci, no panikują, poddają się tej presji, którą otoczenie nakłada poprzez chociażby reklamy i wpływ babć, że o, jakaś lekka gorączka, od razu trzeba ją zbijać. I robią krzywdę swoim dzieciom, bo zabijają te resztki odporności w tych dzieciakach. Nikt nie uczy sposobów nietabletkowych, nie takich stricte medycznych, bo nie powiem, no są pewne też substancje pomocnicze, które sukcesywnie są jakby z rynku usuwane, coraz mniej tych dobrych środków, które funkcjonowały od lat sprawdzonych, przestaje być możliwe do ich kupienia, albo mają zmieniony skład, który już nie powoduje leczenia takiego dobrego, na przykład Pektosol. No ale to są takie niuanse. To jest cały jakby, gdybyśmy chcieli, to naprawdę trzeba by było bardzo zmienić nasze podejście, dowiedzieć się bardzo wielu rzeczy, o których nie nauczymy się w szkole. No to może dzisiaj na drugiej części trochę bardziej poruszymy w różnych kwestiach, tak? Czyli pożywienie, ubranie, kosmetyki, medykamenty i pasty, tak, do zębów.
jak to wszystko działa, tylko takie ale to z tylko wierzchu przykłady, tak, tak no to, bo to jest w każdej dziedzinie, to jest bardzo głęboki temat, ale to później może. Wróćmy do tematu carat, tron, bo są opisane dwa przypadki w Ewangeliach. Jeszua uzdrawia taką chorobę. Zobaczmy Łukasza, 17 rozdział. XI-19. Tutaj jeden przypadek. 17. W drodze do Jeruzalem przechodził przez Samarię i Galileę. Kiedy wchodził do pewnej wsi, zabiegło mu drogę 10 trędowatych, którzy stanęli z daleka i zawołali: Jezusie, nauczycielu, zmiłuj się nad nami. Powiedział im: pokażcie się kapłanom. I w drodze zostali oczyszczeni. A jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, powrócił, wielbiąc głośno Boga, i upadł do jego stóp, dziękując mu. Był to Samarytanin. Jeszua odpowiedział: czyż nie 10 zostało uzdrowionych? Gdzież jest 9? Żaden nie wrócił, aby wielbić Boga, tylko ten cudzoziemiec? A jemu powiedział: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. To ciekawy fragment, bo jeżeli sobie zastanowimy się nad tym, co tu się dzieje, czyli tak, pierwsza rzecz, ci trędowaci stanęli z daleka. Widocznie go znali, bo zawołali do niego po imieniu, żeby się zlitował nad nimi. Czyli musieli go znać skądś tam. I co ciekawe, tu Jeszua mówi, że pokażcie się kapłanom, a oni są nadal trędowaci, tak? Czyli pewnego rodzaju nonsens występuje, tak? Oni są trędowaci, co mają pokazać się kapłanom, ale właśnie może o to chodziło, może oni w ogóle się jeszcze nie pokazali kapłanom. Tylko tak, jeżeli to był Samarytanin, no to musiał się udać do Jerozolimy. Nie do ichnich w Samarii kapłanom, bo wiemy, że tam był jakby bliźniaczy kult, gdzie Jeszua... Nie mów bliźniaczy, bo bliźniaczy. Znaczy, no w pewnym sensie naśladowali, tak, w Samarii. Był kult, ale nie taki, no. No tak, no Jeszua mówi, że do Samarytanki, że na tej górze ani w Jerozolimie nie będzie już świątyni, tak? Nie będzie tam, bo Bóg jest duchem. Ale ten kult tam był, tak? Ale nie mógł tam się udać, tylko musiał iść do Jerozolimy, Samarytanin, czy tam inni cudzoziemcy, tak? Czyli musiał uznać przede wszystkim, że tutaj, w tym narodzie jest wybawienie, a jeżeli w tym narodzie, to Jeszua, tak? Jest tym wybawicielem. To jest też ciekawa rzecz w ich sposobie myślenia, że musieli przełamać pewne stereotypy, które wtedy funkcjonowały. Idźcie, pokażcie się kapłanom. Tu jest w ogóle niesamowita sprawa. Oni są nadal trędowaci, tak? I to wymagało od nich wiary lub nie rozumieli, ale to też nadal wymagało od nich wiary, bo konkluzja tego jest w 19. Twoja wiara cię uzdrowiła. Czyli oni uwierzyli, bo Jeszua nie powiedział, że idźcie, pokażcie się kapłanom, że jesteście uzdrowieni, tylko idźcie, pokażcie się kapłanom. Może mu chodziło tylko o to, że idźcie, pokażcie się kapłanom, że jesteście trędowaci. Trudno powiedzieć. W każdym razie oni tak postąpili. Czyli uwierzyli jego słowom, poleceniu. Proste w zasadzie polecenie, niezrozumiałe, ale wymagało pewnej wiary, pewnej zaufania. I w drodze dopiero zostali oczyszczeni. Czyli Jeszua ich oczyszcza, Bóg oczyszcza, tak jak mówił wielokrotnie Jeszua, że to wiara. Ale to Bóg jest źródłem tego wszystkiego. I zobaczmy, bo tutaj też chciałem zwrócić uwagę na pewne rzeczy, bo jest drugie zdarzenie. Oni tutaj stanęli z daleka. Tak jak w toczy czytamy, że mieli ostrzegać, trędować, mieli ostrzegać innych ludzi i trzymać się z daleka. Generalnie w odosobnie nie mogli wchodzić do skupisk ludzkich. I zobaczmy inny przypadek.
Mateusza 8:3. W zasadzie tutaj trochę wcześniej. 8:1. Do 4. I szedł z góry, postępowały za nim wielkie tłumy, oto trędowaty upadł przed nim na twarz, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jeszua, wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. I mówi mu Jeszua: Uważaj, nie mów nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż dar, jaki przepisał Mojżesz, na świadectwo im, czyli kapłanom. I tutaj też mamy zdarzenie tylko z jednym człowiekiem, ale tutaj jest jedna dziwna rzecz, bo tekst mówi, że Jeszua się dotknął go. Czytaliśmy w Torze, że każdy, kto się dotknie, jest nieczysty i w tym momencie, jak jest nieczysty rytualnie, to jakby ma przerwę czasową z kontaktem ze Stwórcą. Jeżeli Stwórca uzdrawia, jest źródłem wszystkiego, to zachodzi pytanie, czy tak to było. W każdym bądź razie ten mężczyzna, trędowaty, no mężczyzna, no, jakby z opisu wychodzi, że mężczyzna to był, upada przed nim i prosi go o oczyszczenie. I analizując ten fragment Mateusza 8:3, mimo że wszystkie przekłady go tak samo tłumaczą, czyli że Jeszua wyciąga rękę i dotyka go, analizując grecki tekst, dochodzę do wniosku, że można w pewnym sensie ten fragment przetłumaczyć go inaczej. Po pierwsze, nie ma nigdzie w greckim tekście, że go dotknął, że dotknął go. Tam jest słowo autos. Jakbyśmy to autos prześledzili inne miejsca, gdzie ono jest użyte, to jest taki dobry przykład Mateusza 23-22, gdzie jest użyte to słowo autos. Taki jasny do zrozumienia. Może vocatio, przerzućmy się na tłumaczenie interlinearny. I ten, który przysiągł na niebo, przysięga na tron Boga i na siedzącego na nim. To na nim, to jest to autos, czyli to autos wskazuje na tą osobę, o której jest mowa, o która coś robi, czyli tutaj tron Boga siedzącego na nim. Boga. Czyli tutaj w domyśle, że Bóg siedzi na tronie. Czyli przysięga na tron Boga i na siedzącego na nim, czyli na Boga. Autos. Autobiografia, czyli opis samego siebie, tak? Czyli wskazuje na samego siebie. I teraz jeżeli byśmy wrócili z powrotem do Mateusza 8:3, to przetłumaczenie dotknął się go, auto, jest tu zaprzeczeniem w ogóle tego słowa autos. Czyli powinno być przetłumaczone, że dotknął się, ale się sam, Jeszua sam siebie dotknął. I powstaje pewien paradoks, w ogóle bezsensowne się to zdanie tworzy. Ja bym przetłumaczył ten werset inaczej, że są pewne zdarzenia w życiu nawet, że w pewnych gestach wyciągamy rękę. No tak, a niech, racja, wyciągamy rękę, pewnie i tym podobne. Wyciągamy rękę w geście. I teraz sobie wyobraźmy całą tą sytuację. Przychodzi trędowaty, upada na twarz, tłum gdzieś jest tam w okolicach i prosi go o oczyszczenie.
Jeszua wyciąga rękę w geście i tak, chcę cię, żebyś został oczyszczony. Dlatego uważam, że powinien ten werset być przetłumaczony i Jeszua, wyciągnąwszy rękę, dotknął go tym słowem, można tak powiedzieć, że tym słowem go dotknął, bądź oczyszczony. Tak jak przy tamtym trędowatych samo polecenie iście do kapłanów, jakby wiara ich oczyszcza. Lub można by przetłumaczyć, a Jeszua, wyciągnąwszy rękę, dotknięty jego słowami, można też to tak przetłumaczyć, dotknięty jego słowami jest jakby w domyśle, a Jeszua, wyciągnąwszy rękę, dotknięty zdarzeniem, tymi słowami, że on go prosi, powiedział, pragnę, abyś był czysty. Ja, analizując ten fragment, dochodzę do wniosku, że Jeszua go fizycznie nie dotknął w ogóle. Nie mógł go dotknąć. Jeszcze wracając do kwestii duchowej choroby, kiedyś człowiek chodził, znaczy kiedyś, no, te czasy przed Chrystusem, no to Izraelita miał pójść do kapłana. My dzisiaj też powinniśmy pójść do Jeszua, który jest największym kapłanem. Dlatego mówię, te 7 dni jest takim pójściem. Zobaczcie, jeżeli człowiek chce wyjść jakby no z bagna, z grzechów, tego życia takiego bez Boga, odwraca się od tego, dostępuje łaski, wybaczenia, Jeszua, zanurzenie, tak? To wszystko ma znaczenie, też psychologiczne, to zanurzenie. Dostaje po prostu znowu czystą kartę. To jest po prostu no, niesamowite, że mamy szansę dzisiaj odwrócić się od tych wszystkich kiepskich rzeczy, które nas być może wcześniej dotyczyły, i przylgnąć do Stwórcy dzięki ofierze Jeszua. To jest, no dzisiaj byśmy mogli powiedzieć słowami Jeszua wtedy, że no dzisiaj możemy powiedzieć do chorej osoby, no idź, pokaż się. Jeszua, tak? Czyli te 7 dni, tak. Ja tu wracam ciągle do tego. Rozmawiaj z nim i tak. Zaczerpnij z jego źródła. Czyli pokuta, teszuwa, odwrócenie się od grzechu. Tutaj rabini mesjańscy też jakby zwracają uwagę na tą sferę duchową, typu tutaj oni jakby skupiają się na oczernianiu, plotkowaniu, czyli przekazywaniu informacji, nawet prawdziwych czasami, aby komuś zaszkodzić. I to też jakby jest jednym z aspektów. Tutaj nie można jakby zawężać do tego typu rzeczy, ale jednym z czynników tego wszystkiego jest, może być właśnie też takie wyrażanie się w jakiś sposób, żeby komuś innemu zaszkodzić, jako też choroba ducha, tak? Gdzie człowiek ma negatywne nastawienie na wszystko, wyraża się cały czas negatywnie o innych ludziach, taki ma po prostu... Wszystko, co złe widzi, tak. Tak, wszystko, co złe widzi, jakby to... Nie docenia tego, co ma, nie jest wdzięczny Stwórcy. Tak, no i to... Nie dziękuję mu z serca codziennie za to wszystko, co dostaje. A nawet jak dziękuję, tak, to ma takie nastawienie, bo to różne mogą być warianty. To też trzeba wiedzieć, że może w jednych słowach wychwalać Boga, Jezusa i chodzić gdzieś tam tak zwanego kościoła, a inne rzeczy robić. To jest kompleksowe, tak? My staramy się, tak jak
czytaliśmy powtórzonego prawa, jeżeli będziemy słuchać wszystkich nakazów i strzec i wypełniać je, niektóre, nie, wszystkie. Dlatego uczymy się, zastanawiamy się, to dzisiaj o tym caracie też jest kolejny raz, zupełnie dzisiaj i z innego punktu podchodzimy do tego tematu. Bardzo zastanawiające właśnie jest to, też się zastanawiam, że no są ludzie, którzy mówią, że są wierzący, a takie i takie rzeczy w domu się dzieją różne, czy na skórze też, już dosłownie mówiąc, występują. No i właśnie może to jest wskaźnik, żeby się zastanowić nad czymś, bo wielu ludzi mówi, a to nie ma nic z tym złego, a to ja tak myślę, tak uważam. I człowiek swojej, nawet mówiąc, że jest wierzący, człowiek swoim ego nie widzi tu nic złego, a otoczenie pokazuje, bliskie otoczenie, czy jego samo ciało pokazuje, że coś jest inaczej. Bóg włożył jakieś mechanizmy, które do końca nie rozumiemy, ale te widoczne czynniki są bardziej wymowne niż nasze ego, nasze samo zadowolenie, jakby w pewnym sensie duchowe, tak? Bo ciało pokazuje coś innego, że coś jest nie tak. Na chwilę piszę tego, bo mam laptopa nie podłączony do prądu. Krzyczał, że się wyłączy. Się wyłączy całkiem. Dobra. Coś jeszcze na ten temat? No można by tylko powiedzieć tutaj o rzeczach martwych, od domu, tutaj chociaż ten fragment nie mówi o domu, ale... uwagę na siebie, na wiele spraw w swoim życiu, tak, pod tym kątem. Tak, no, ale, bo tutaj akurat w tym fragmencie nie ma o domu, chyba w następnym urywku jest o domu, że ten trąd jest na murach w domu. Natomiast tak bym dzisiaj powiedział, tak? Tego fragmentu jednego, gdzie król też w swojej pysze poczuł się jak kapłan, chociaż nie był z rodu kapłanów, i pewne obrządki za kapłana wykonywał w świątyni i też został porażony trądem. Mhm. No właśnie, czyli to pokazuje, że to jest pycha. Tak. Choroba jakby w wielu przypadkach duchowa, tak byśmy to ujęli dzisiaj, z ducha wywodząca się, pycha, tak. Dlatego ten fragment fajnie wypowiada Samuel do Saula, kiedy Saul nie złożył właśnie tej ofiary, nie pozabijał wszystkich, całego bydła miasta króla po zwycięstwie nad Edomem. Mhm. Nad nie Edomem, tylko Moabitami. Amalekitami. I właśnie wtedy są te ważne słowa, porównanie uporu i pychy do bałwochwalstwa. Do czarów. Tak, no jest tych, jak się zastanowić, to jest więcej tych przypadków różnych. W końcu ja chciałem nawiązać do budynków, tak? Jeżeli przyjdzie nam kiedyś kupować jakiś dom czy coś, to też zastanówmy się nad murami, obejrzyjmy dokładnie, tak, czy w danym domu właśnie nie występuje coś, bo może
Może być na ścianach coś widocznego, takiego, co przypomina trąd. To może być wtedy jakaś okazyjna cena czy coś, możemy się skusić. Trzeba to uważać na to, bo taki dom według Tory może w ogóle trzeba wyburzyć. Czy tam wypalić, tak? To zburzenie tam chodziło głównie. Ale już tych materiałów nie można było używać drugi raz. Gdzieś to widocznie jakieś było miejsca. Czy to miejsce w ogóle było już całe, jakby skażone, nie wiem. Nie ma takich ścisłych informacji. No jeszcze w ogóle, jeszcze wracając do tego, do tych przypadków w Biblii z trądem, Naaman został uzdrowiony, tak? Mhm. Wykąpał się tam, siedem razy zanurzył, ale uczeń Elizeusza, który go uzdrowił, zachorował na trąd z powodu swojej chciwości. Mało tego, przekleństwo spadło na wszystkie jego pokolenia dalsze. Mhm. Także no, przykłady biblijne jednoznacznie pokazują, że nie można oddzielać choroby ciała od choroby ducha, czytaj grzechu. Bo najpierw, jak to tak też jest określone, najpierw się rodzi zła myśl, która nas powoli zatruwa i poskutkuje czynem. Mhm. Można by taką konkluzję, tutaj już podsumowując ten temat, konkluzję taką wysnuć, że jeżeli nasze pierwsze myśli, jeżeli coś się dzieje z naszym zdrowiem, pierwsze myśli są o lekarzu, to zastanówmy się, gdzie jest nasza ufność. Zaufanie, wiara, ufność i tego typu rzeczy. To byśmy skończyli w tym temacie dzisiaj. Puszczę film dokumentalny, nosi tytuł Cała prawda o hodowlanych rybach. To jest, tam pierwsza część mówi o pangach, jak są hodowane, jak są sprzedawane. Natomiast druga część mówi, druga jakby część w tym filmie jest o łososiach, tak zwanych atlantyckich, no, hodowanych w Norwegii. Tam dochodzenie dziennikarzy pokazuje, jak to jest, ile tam jest wszystkiego w tych rybach, jakie te ryby są, jakie one są sprzedawane na rynku, jako wprowadzenie w pewnym sensie do tego drugiego naszego tematu, jakby koszerności, czystości pokarmów, bo mówiliśmy tydzień temu o rybach jako takich, że ma łuskę, płetwę musi mieć. No okej, zgadza się, ale temat jest dużo poważniejszy. Przemysł spożywczy działa, można powiedzieć, w zmowie, tak byśmy powiedzieli. Najpierw tworzy grupę osób, które potrzebują leczenia i ta sama grupa, ta sama kieszeń, że tak powiem, sprzedaje medykamenty i leczy i cały czas nakręcane jest to wszystko. Obejrzyjmy sobie w przerwie, zrobimy przerwę do 14 albo do skończenia tego filmu, bo tam mniej więcej pół godziny jest ten materiał, co chcę puścić. To tak zróbmy. Obejrzymy sobie w przerwie, czy tam wysłuchajmy, bo to też ważne informacje tam padają. W każdym razie do 14 albo do skończenia tego filmu. Zapraszam ponownie.